uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj bez torebki. Żywe słowo, te święte księgi, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Tak na poważnie zaczęłam grać w bilard w momencie, kiedy zmarła mi mama. Bilard stał się dobrą odskocznią od rzeczywistości i też jak gdyby możliwością do rozwoju swojej wiary. Jak mama chorowała, to jej choroba rozwijała moją wiarę, właściwie to, jaka była jej postawa wobec cierpienia. Jak mama zmarła, tak sobie podejrzewam, tak przypuszczam, że ta pasja, ten bilard stał się swoistym darem z góry, żeby zadbać właśnie o moją duchowość. Sport uczy wytrwałości, cierpliwości, pokory, które są niezwykle ważne w życiu każdego człowieka. Turnieje mają to do siebie, że często odbywają się, w zasadzie zawsze odbywają się weekendy w różnych miejscach Polski. Później jak mamy możliwość uczestnictwa w turniejach międzynarodowych, no to pojawia się problem. W Polsce czuję się o tyle komfortowo, bo wiem, że o której bym godzinie nie poszła do kościoła w niedzielę, no to jest duża szansa na to, że załapę się na mszę świętą. Ostatnio byłam w Szanghaju, w Chinach. Tam no niestety był duży problem, bo taksówkarz nie mówił po angielsku. Powiedziałam mu, gdzie chcę się dostać. Wskazałam konkretne miejsce na mapie. No ale niestety wywiózł mnie zupełnie w inne miejsce. Nie wiedziałam, gdzie jestem, gdzie się znajduję, ale tak myślę, że to też opatrzność zesłała mi pewną kobietę, która totalnie nic nie mówiła po angielsku, ale zaprowadziła mnie w miejsce, gdzie właśnie był kościół katolicki. To była niedziela zesłania Ducha Świętego. Mistrzostwo Europy w takim szczególnym dla mnie dniu udało się osiągnąć. 2 kwiecień, więc to jest rocznica śmierci papieża. No i w zasadzie ja na podium stawałam gdzieś tak o godzinie 23, więc to jest też wigilia śmierci mojej mamy, bo moja mama zmarła z 2 na 3 kwietnia, więc taka szczególna data i w tym dniu wyjątkowo czułam taką pomoc z góry. Wszystko mi wychodziło, co chciałam, to grałam. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. A my się jednak boimy ludzi. Boimy się tego, co o nas mówią, co o nas piszą. Bardzo nas to ekscytuje, denerwuje. A i my, księża, także denerwujemy się na to, że źle o nas mówią, o nas piszą. Chociaż większość czy część tego może być prawdą. Boimy się ujawnienia rzeczy złych o nas. Jezus powiedział, nie bójcie się. Prawda was wyzwoli. Można przez dłuższy czas ukrywać, że jeździ wypasioną samochodem, furą. Można ukrywać przed ludźmi, że się prowadzi wystawne życie. Można. Ale przychodzi czas, kiedy to będzie wyjawione. Ale to, co Jezus powiedział, że nie ma nic ukrytego, co by nie miało być wyjawione, ma także pozytywny aspekt. My znajdujemy się tutaj w kaplicy zakonnej księży Salezjanów. Jesteśmy na plebanii. Ludzie może uważają, że plebania to miejsce, gdzie księża śpią, jedzą, w kościele się modlą. A jednak my mamy tutaj wewnętrzną kaplicę, mamy tabernakulum, mamy Pana Jezusa. Tu rano o 6:20 spotykamy się, modlimy, rozmyślamy, staramy się to samo robić wieczorem. Może właśnie ludzie o tym nie wiedzą, a jednak to, czym my się tutaj napełnimy podczas indywidualnej modlitwy, to później procentuje. To może być ujawnione w naszych kazaniach, rozmowach, w konfesjonale, zawsze. Podobnie w rodzinie, jeżeli ojciec pomodli się ze swoją córką, ze swoim synem przed snem. Nikt o tym może nie wiedzieć, a jednak wiara będzie dojrzewać. Wiara w dziecku będzie się kształtować. Dlatego zachęcam was do zastanowienia się i w tym sensie negatywnym, ale i w tym sensie pozytywnym, by wiedzieć, że żadna zdrowaśka, żadna poranna czy wieczorna modlitwa odmówiona razem w kaplicy z rodziną
nie zostanie u Pana Boga zapomniana. Ksiądz Bosko, genialny wychowawca dzieci i młodzieży, miał bardzo proste metody wychowawcze. Używał taki slogan Bóg Cię widzi i umieszczał ten slogan bardzo często w swoich pokojach, w domach, gdziekolwiek był z dziećmi, z młodzieżą. Jesteśmy na progu wakacji. Pomyślmy, czy to stwierdzenie, które weźmiemy sobie do serca, będziemy o nim pamiętać, Bóg Cię widzi. Ile razy może nas ono uratować od bardzo przykrych niespodzianek? Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj święte księgi za słowo życia, Bogu dzięki.